zmarłego Józefa Jabłońskiego. Jego śmierć wystawia każdego i każdą z nas w obliczu perspektywy życia wiecznego. Jego początek, początek życia wiecznego wiąże się z nieuniknioną koniecznością naszej śmierci. Dlatego dziś pragniemy modlić się za naszego zmarłego brata o dar życia wiecznego, dla niego o Boże miłosierdzie, a dla najbliższej rodziny o pokój duszy i spokój serca, aby w tych trudnych chwilach znaleźli nadzieję Bogu sam. Wydarzenie śmierci zawsze jest trudnym doświadczeniem. Trudnym doświadczeniem dla kogoś, kto sam doświadcza powoli tego, że jego ciało, że jego siły, że jego życie dobiega końca. Że brakuje tej mocy i tych sił, które były gdzieś wcześniej. Bo pojawia się ten strach przed tym, co po drugiej stronie. Ten strach jest przed tym, że trzeba najbliższych opuścić i zostawić. Ale też doświadczenie śmierci nie jest łatwe dla najbliższej rodziny, dla bliskich, którzy żegnają kogoś, kto był w ich życiu bardzo ważny, kogo kochali, z kim wiele wspólnych chwil i momentów życia przeżyli. Doświadczenie śmierci zawsze jest wydarzeniem dramatycznym. Ale jest również wydarzenie, które jest nieuniknione w życiu każdego i każdego z nas. Gdy popatrzymy na moment naszej śmierci bez perspektywy wiary, to śmierć będzie oznaczała totalny koniec ludzkiego życia. I będą nas przerażały myśli na temat śmierci, bo przecież ciało, które już nic nie czuje, pozostaje w grobie. I życie tylko po to, by przeżyć te kilkadziesiąt lat na tej ziemi, uczynić parę dobrych rzeczy, które życie można by streścić w słowach psalmisty, że lata nasze przemijają jak trawa, a większość z nich to i tak trud i marność. Czy tylko po to nasze życie? Ale w tą rzeczywistość śmierci wkracza światło wiary. Jest ono nieraz bardzo delikatne, nikłe, jak światło tej paskalnej świecy, która stoi pod trupem. Ale to światło wiary potrafi rozproszyć nasze wątpliwości. Wiary bowiem nie w jakąś rzeczywistość bliżej nieokreśloną, ale światło tej wiary w Boga, którego synem jest Jezus Chrystus. Światło wiary w Jezusa Chrystusa, prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka. Światło wiary w Jezusa, który jako człowiek umarł na krzyżu, który jako człowiek przeszedł przez doświadczenie śmierci, który jako człowiek jednak to doświadczenie śmierci zwyciężył i po trzech dniach zmartwychwstał. I wiara w Jezusa, Boga i człowieka, wiara w Jezusa, który umarł, który zmartwychwstał, wnosi potężną nadzieję w nasze patrzenie na śmierć. Bo dzięki Jezusowi śmierć straciła już swoją pełną moc. Owszem, doznajemy jeszcze jej, powiedzmy, pewnej siły w tym bólu i cierpieniu, które przeżywamy w tym momencie. Ale śmierć straciła pełną moc.
domu moim zamku jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Myśmy jako ludzie przyzwyczaili się tutaj na ziemi budować swoje mieszkanie. Większość z nas posiada swój dom, swoje własne mieszkanie, w jakiś sposób urządzone, przez wiele lat zorganizowane. Nawet mamy w tej swojej mentalności, świadomości takie myślenie, że gdy umiera ktoś z naszych bliskich, to otrzymujemy po nim spadek, więc pewnie mówimy ojcowiste. I przyzwyczailiśmy się, że to, co tutaj wokół nas, takie widzialne, dotykalne, ono stanowi o naszym bezpieczeństwie. A Jezus, odwołując się do tego doświadczenia, wygląda w tym mówieniu do nas o rzeczywistości życia wiecznego trochę dalej. To nie tutaj na ziemi twój prawdziwy dom. To nie tutaj na ziemi twoje prawdziwe mieszkanie. Ale jest ta rzeczywistość, której jeszcze w pełni teraz nie widzisz, którą możesz wierzyć, którą masz wierzyć, którą wierzyć. Jest to rzeczywistość domu zbudowanego przez samego Boga. Nie kto inny, ale sam Bóg zbudował tego domu. I tam na ciebie czeka. Bo sam Bóg jest twoim ojcem. I tam on czeka na także naszą. Jego bracia i siostra zmarli we wczesnym dzieciństwie. Józef jako już młody chłopak zmuszony był do czynnego uczestnictwa w II wojnie światowej, w wyniku czego na 3 miesiące znalazł się w lagrze. Zaraz po wojnie uzyskał wykształcenie w specjalności fryzjerskiej w szkole zawodowej w Lubawie. Pracował tam jakiś czas, by w roku 1947 przenieść się do Elbląga. Tu w zakładzie fryzjerskim przy ulicy Robotniczej poznał swoją żonę, Agnieszkę z domu Lipińską, z którą zgodnie przeżył 61 lat. Owocem tego związku są 3 córki, Elżbieta, Alina i Róża. W roku 1967 drogi nasz zmarły zdecydował się na odważny krok wyjścia spod skrzydeł spółdzielni fryzjerskiej Solidarność i rozpoczęcia działalności w sektorze prywatnym w zakładzie fryzjerskim przy ulicy Grunwaldzkiej 8. Zakład ten prowadził przez 18 lat, do roku 1985.
Tę rodzinną już tradycję w tej chwili podtrzymuje nasza średnia siostra Ala. Skromny, odważny, zrównoważony, gotów do poświęceń, kochający rodzinę, pełen wyrafinowanego poczucia humoru. Nasz tatuś był wyjątkowym człowiekiem. Ja osobiście jestem wdzięczna Bogu za to, że dał mi takiego ojca. Dzięki niemu mieliśmy spokojne dzieciństwo i piękne życie. Ten wzorzec wspaniałego ojcostwa, który widziałam w moim tacie, pozwolił mi już w moim dorosłym życiu zaufać naszemu niebiańskiemu ojcu, który teraz kieruje moim życiem. Bo jeżeli mój tata na ziemi był tak wspaniały, to jaki musi być ten nasz Bóg w niebie, nasz tatuś? Wdzięczna jestem naszemu Bogu za wysłuchane modlitwy, byśmy wraz z siostrą Elą mogły jeszcze w ostatniej chwili zobaczyć tatusia przy życiu. Bóg jest dobry. Darował nam 3 dni. Na zawsze w moim sercu zostaną nasze ostatnie modlitwy i wspólnie z mamusią wypowiadane niemalże ostatnim tchnieniem tatusia słowa Ojcze nasz. Teraz wiem, że w wieczności na pewno się spotkamy. Wierzę, że sam Pan Jezus ujął tatusia za rękę i przeprowadził w nową rzeczywistość. Tam już nie ma chorób, bólu i łez. Tatusiu, na zawsze jesteś w naszych sercach. Pożegnajmy naszego zmarłego brata. Przez całe życie pracował i cierpiał z Chrystusem. Służył swojej rodzinie i bliźnim, którzy potrzebowali pomocy. Wiemy, że dobre czyny idą za nim przed tron Boży, dlatego z ufnością polecajmy go miłosierdziu Bożemu w cichej modlitwie.
Wszechmogący Bóg urodził Cię z wody i uda się z tego na życie wieczne. Niech pracę nowego dzieła, które rozpoczął nasz świecie. Tobie Boże, powracamy do Ciebie brata i prosimy Cię o Ciebie pełnego cierpienia. Odpuść mu grzechy, które popełnił z ludzkiego mnością, umarły dla świata, żył dla Ciebie. Przez Jezusa Pana naszego. Jezu, Ty płakałeś nad śmiercią Łazarza, pociesz te, którzy płaczą nad śmiercią Józefa. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty wskrzeszałeś zmarłych do życia, oddasz naszego brata życiem wiecznym. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty posilałeś naszego brata najświętszym ciałem i krwią swoją. Daj mu udział w uczcie Twojego Królestwa. Wysłuchaj nas, Panie. Prochem jesteś i w proch się obrócisz, ale Pan Cię wskrzesi w dniu ostatecznym. Żyj w pokoju.
złożymy ciało naszego brata w grobie, ponieważ Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy z umarłych, odnowi nasze śmiertelne ciała na podobieństwo swojego ciała uwielbionego. Ufamy, że wskrzesi ciało naszego brata, gdy przyjdzie chwale.
że teraz nie jest taka prawdziwa. Minimalnie.